Jak śmiem artystę bawić? Jak śmiesz? Jakim prawem poddajesz się wenie tworzenia? Jak śmiem. Jerzy Grubiński. Dwoje oprawców. Boję się. Zuri, podobieństwo swoje mnie utworzyłeś. Czuję jako ty. Widzę twoimi źrenicami, jak śmiem. Daję sobie prawo, jako ty mi je dałeś. Tworzę, bo sztuką oddycham. Gdzie papiery? Gdzie papiery? Sercem, piórem i dłutem. Twórcy istnienia. Ziemskie dyplomy nie czynią człowieka, który wie, czym czoło jego jest. Ten wiersz z uchem spowiednika jest w przedostatniej książki pod tytułem Kuszenie świętego poetego. Chyba z tej książki. To jest ta książka. Chyba tak, tak, z tej książki. To może w takim razie pani, że troszeczkę panu przedstawię, bo zaczęliśmy tak nietypowo. A jak wiemy z Gabrielem, zawsze chcemy coś tam dodać do spotkań. Pan Jerzy Grubiński, jak widać na załączonym obrazku oraz na portrecie skreślonym przez Zbigniewa Kersowatego. Dopóki nosiłem okulary jeszcze, tak. Polski poeta od dnia 6 lipca 1938 roku, czyli od dnia, gdy przyszedł na świat Wielkopolski w Romkach. Krytyk literacki, animator, edytor, artysta, dodałam jeszcze twórca, działacz, człowiek, który udowadnia, iż warto zapomnieć o metryce i po prostu żyć, doświadczając artyzmu z każdego pieca oraz dokonując dzieł mimo wszystko i ponad wszystko. Tak sobie pozwoliłam pana odczuć, panie Jerzy. Dziękuję. Bo do tego zostaliśmy my wszyscy twórcy, artyści powołani. Ale faktycznie tak jest w tym wierszu, że rozmawia dwoje. Mężczyzna jest zmęczony, kobieta go zachęca, kokietuje i mówi. To jest takie wprost, tam kolokwialne, ty, jak oni to robili, no, ci starożytni mi mówiłeś. I a u Horacego naprawdę jest tak w jednej z pieśni, to Cynti, czy jak się nazywała ta dziewczyna, on pisze, i goły twój tyłek jak solniczka świeci. A ja to przekręciłem tak jak zacytowałeś w wierszu, jak pieprzniczka, może tak.